Nazywam się Magda Michalak i opowiem Wam, jak poznałam Tomka i jak znalazłam się w ekipie Tony Therapy. Jestem magistrem fizjoterapii, ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Po przyjeździe tutaj do Wielkiej Brytanii zrobiłam nostryfikację dyplomu, także jestem fizjoterapeutą z tytułem magistra również tutaj w Wielkiej Brytanii. Prowadzę swój gabinet fizjoterapeutyczny już ponad 6 lat. Pracuję z pacjentami ponad 13 lat. Zawsze interesowała mnie terapia manualna, a już na początku studiów wiedziałam, że bardzo chcę pracować również manipulacjami krótkodźwigniowymi HVLA, terapią chiropraktyczną. I tak naprawdę w Polsce w tamtym czasie nie było to zbyt popularne wśród fizjoterapeutów. I dopiero jak wyjechałam do Wielkiej Brytanii, to otworzył się przede mną cały świat możliwości i szkoleń. Wtedy zaczął wyświetlać mi się Tomek. I pierwsze, co sobie pomyślałam, to co za pajac. Ale kiedy odłożyłam na bok nawet te wulgaryzmy, które używał, i ten, nie zwracałam uwagi na ten hejt, który był naokoło, tylko wsłuchałam się tak naprawdę w merytorykę i to, jak pracuję z pacjentem, to zobaczyłam, że to jest bardzo podobna droga do tego, do tej, którą ja prowadzę z pacjentem na stole, i uznałam, że facet ma rację. A potem zobaczyłam, że Tomek również współpracuje z iTrust. Także było to fajne zaskoczenie dla mnie, dlatego że wiedziałam, że idę już w dobrym kierunku. Pojechałam na szkolenie na Słowację iTrust do Giovanniego. Tam poznałam Daniela Śmichulę. I okazało się, że asystentem wtedy na tym szkoleniu był właśnie Tomek. Poznaliśmy się, rozmawialiśmy bardzo dużo o naszym podejściu terapeutycznym, o tym, jak prowadzimy gabinety, jak prowadzimy terapię z pacjentami. Bardzo mocno pokrywały się nasze spojrzenia na pracę z pacjentem. I w ten sposób nawiązała się fajna przyjaźń. Po jakimś czasie Tomek zaproponował mi dołączenie do zespołu Tony Therapy, z czego jestem bardzo dumna, dlatego że teraz pracuję w takim modelu, w jakim zawsze pracowałam, a teraz pracuję jeszcze lepiej. Odbyłam z Tomkiem wiele prywatnych szkoleń, odbyłam szkolenia jako asystentka na szkoleniach iTrust i tak jestem w Leicester, pierwszy gabinet Tony Therapy i jedyny w Anglii. Jestem z tego bardzo dumna, bo prowadzę pacjentów w takim systemie, jakim zawsze chciałam, do którego zawsze dążyłam, i tak jak wyobrażam sobie najlepszą pracę, najlepszą terapię dla pacjentów.